Dzień dobry kochani w nowym Daily Vlogu. Witam się z Wami z herbatką już po śniadaniu. Mamy dzisiaj sobotę, 17 sierpnia, a w związku z tym moje imieniny, czyli dzisiaj nic nie muszę, ale za to wszystko mogę. To jest bardzo dobre rozwiązanie, które Wam polecam, kiedy macie urodziny lub też świętujecie swoje imieniny. Max właśnie wyszedł z domu, pojechał umyć samochód i za moment się zbieramy. Powiedziałam mu, że chcę dzisiaj spędzić jak najprzyjemniej ten dzień i mam ochotę na długi, spokojny spacer po starym mieście. A pogodę mamy przepiękną, jest cudowne słońce od samego rana, ciepło, więc trzeba korzystać ile się da. I wczoraj też zrobiliśmy już najważniejsze zakupy do lodówki, posprzątałam w całym mieszkaniu, żeby właśnie wykorzystać ten weekend najlepiej jak się da, żeby odpocząć, zregenerować się, nabrać siły, dobrze zakończyć ten tydzień i wejść też idealnie w nowy tydzień. Czyli co, zaraz jedziemy na spacer po starym mieście, później pójdziemy gdzieś na obiadek, jak to się mówi, na mieście. Max podobno ma jakiś plan, ale nie wiem, gdzie chce mnie zabrać, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. Zanim to się jeszcze stanie, ja znowu mam pewien plan. Otóż chciałabym sobie zrobić prezent, który upatrzyłam sobie jakiś czas temu, więc pewnie skoczę jeszcze przed spacerem do promenady, bo tam znajduje się ten sklep i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj ten prezent kupić, więc może pokażę Wam później, co takiego wykombinowałam i co to za prezent ode mnie dla mnie. No ale dobra, w drugiej części dnia chcielibyśmy się spotkać z naszymi znajomymi, przynajmniej taki mamy plan i mam nadzieję, że nas nie wystawią, a będziemy świętować w fajnym miejscu, więc też zabiorę kamerę i Wam pokażę. No ale dobra, nic Wam już więcej nie zdradzam, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania tego vloga i mam nadzieję, że miło dzisiaj spędzicie czas. No i Max zabrał mnie gdzie? Do Flaming Go! Słuchajcie, będziemy sobie zamawiać pizzę. Dla mnie będzie Parma, a dla Maxa Capricciosa. Kot mi towarzyszy, jest ze mną Pipetta, a ja pokażę Wam, co postanowiłam sprawić sobie na imieniny. I pewnie już większość z Was doskonale się domyśla, co to będzie, widząc nazwę Pinko. Tak, jest to nowa torebka i to już jest druga torebka marki Pinko, jaką w tej chwili posiadam. Także może zrobię dla Was taki szybciutki unboxing, pokażę Wam, jak jest zapakowana, jak wygląda i co to oczywiście za model. No i teraz już wiecie, na jaką torebkę się zdecydowałam. Typowo jesienna, bo jest to kolekcja jesień-zima 2019, czyli najnowsza kolekcja marki Pinko i też w nieco innym formacie, bo takim bardziej półokrągłym. Model tej torebki to oczywiście Round Love Mix Stats, czyli to jest torebka, która jest wykończona dodatkowo takimi ćwiekami w kolorze srebrnym, metalowym, takim ciemnym metalowym i w kolorze złotym. Torebka jest oczywiście skórzana, jest to skóra naturalna licowa i tutaj też kolor
o które pewnie będziecie pytać, bo kamera nie do końca oddaje prawdziwy, naturalny kolor tej torebki. To jest takie pomieszanie beżu z szarością. Wygląda przepięknie i ten kolor nazywa się Beige PJ. Także jest naprawdę bardzo ciekawe i o ile się nie mylę, na stronie internetowej marki Pinko możecie tej torebki nie znaleźć, patrząc po kolorze, bo ona jest chyba nieco jaśniejsza na zdjęciach, także niech Was to nie zmyli. No i teraz tak. Oprócz tego, że torebka ma inny kształt niż ta moja poprzednia, no jest wykończona ćwiekami, to ma też pasek, który jest odpinany, długości 105 cm, wykonany również ze skóry, ale nie jest regulowany. Czyli jest tak naprawdę jedna długość tego paska, natomiast można go odpiąć i dokupić sobie pasek na łańcuszku. Są dwa odcienie, srebrny i złoty. Ja na razie nie dokupowałam sobie żadnego paska, łańcuszka. Wydaje mi się, że ta wersja oryginalna właśnie z takim paskiem jest bardzo ciekawa, zwłaszcza, że ta moja poprzednia torebka jest właśnie na łańcuszku, a tutaj będę miała pasek. Chociaż nigdy nie mów nigdy, zobaczymy jak to będzie. Może za jakiś czas dokupię sobie właśnie wymienny pasek i będę nieco zmieniać torebkę, inaczej ją stylizować. Co chciałabym jeszcze powiedzieć, no to to, że oczywiście torebkę mamy zapinaną na taką charakterystyczną klamrę dla marki Pinko, czyli musimy nieco do dołu przycisnąć torebkę, żeby ją odpiąć. O, zobaczcie, tutaj mamy takie zapięcie, no ale mamy też te piękne jaskółki, które też są tak jakby logo marki Pinko. No i teraz pokażę Wam, jak torebka wygląda w środku. Zanim jeszcze pokażę Wam środek, to zobaczcie, ta torebka jest naprawdę mała. Ja mam tutaj iPhone'a 7, który mi się idealnie, myślę, że w ten sposób do niej zmieści. Także to nie jest torebka, która pomieści A4, a naprawdę niewiele rzeczy, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem pojemna. W środku mamy jedną komorę, żeby Wam to jakoś dobrze tutaj pokazać. O! Myślę, że teraz będziecie widzieć lepiej. W środku mamy jedną komorę, taką dosyć obszerną i jeszcze jedną taką małą kieszonkę. Więc tak naprawdę to jest torebka, która nadaje się na jakieś wyjścia, spacery, na jakąś imprezę, a nie do końca torebka, która ma pomieścić naprawdę dużo rzeczy. Zresztą ja ostatnio jestem zakochana w takich małych torebkach, co widać na moich zdjęciach na Instagramie i w różnego rodzaju stylizacjach. Jeszcze pokażę Wam, jak torebka wygląda z tyłu, bo to też może Was interesować. O, mamy tutaj charakterystyczne logowanie dla marki Pinko. I tak właśnie wygląda moja nowa torebka, którą sprezentowałam sobie na imieniny. Przy okazji chciałam Wam powiedzieć również bardzo ważną rzecz, że jeśli kupujecie cokolwiek w sklepie Pinko, to zarejestrujcie się, załóżcie sobie konto, bo to, co jest fajne, jeśli chodzi o markę i właśnie założenie sobie konta, to to, że między innymi zgłaszacie tam wszystkie swoje paragony i te paragony są przechowywane, przez co też w razie gdyby coś się działo z torebką, czy z butami, czy z czymkolwiek innym, a macie na to wszystko oczywiście gwarancję, to wtedy Wasz paragon jest zarejestrowany w bazie i bardzo szybko można znaleźć produkt i to obowiązuje tak naprawdę na całym świecie, czyli jest jedna główna baza, w której jesteście zapisani na cały świat. O, bardzo fajna sprawa, warto z tego korzystać. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was kupił sobie kiedyś torebkę marki Pinko, czy już jakąś posiada, czy jesteście zadowolone, bo powiem Wam, że to jest właśnie moja druga torebka marki i gdybym nie była zadowolona z tej wcześniejszej i gdyby ona u mnie się tak dobrze nie sprawdzała, jak się sprawdza, to pewnie nie zdecydowałabym się na drugą, bo te torebki, nie ukrywajmy, są bardzo, bardzo drogie. Natomiast jakość, wykonanie tej torebki, to jak ona się sprawuje w ciągu dnia i nie tylko, to jak ja torturuję tę moją białą torebkę, oczywiście już ktoś do mnie pisze, to jak ja torturuję i często noszę tą moją białą torebkę, bo po prostu ją uwielbiam i widzę, jak ona się zachowuje przy takim codziennym użytkowaniu, to jest coś niesamowitego, dlatego też druga torebka do kolekcji, idealna już na jesień i zimę. Będę ją stylizować,
będę Wam pokazywać na Instagramie i przy okazji zapraszam Was oczywiście do śledzenia mojego Instagrama, bo tam najszybciej zobaczycie, jak ta torebka prezentuje się na mnie. Where are you? What's up? What's going on? Simple truth, I'm low. Let's get it on. Zmiana outfitów i jedziemy teraz gdzie? Świętować! Bulwar! Tak, jedziemy na Bulwary Wiślane. Zaraz pokażę Wam gdzie. I myślę, że tak będziemy już kończyć dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ale zanim to jeszcze nastąpi, to zobaczycie, gdzie będziemy świętować. W bardzo, bardzo fajnym miejscu.